zaczynasz, hajtasz się, kupujesz mieszkanie, spłacasz kredyt, nagle wszystko się sypie, wiesz, wywala ci się życie do góry nogami i w pewnym momencie budzisz się w kwietniu przy 5 stopniach na dworzu w drewnianej altance bez prądu i mówisz, kurwa, mam 25 lat, chyba trochę bałem, nie? Ja nigdy nie byłem mechanikiem, nigdy nie jestem i nie będę mechanikiem, bo nie skończyłem szkoły mechanicznej, więc takiego tytułu nie mam. Michał, przecież ty kupiłeś pomysł od nudy, no chłopie, tak przynajmniej internet w trąbi, no. Loterie. Loterie zaczynały się w Wielkiej Brytanii w kwestii motoryzacyjnej, ale to też dużo wcześniej, zanim ja zacząłem konkursy z budowaniem auto. I tyle z tajemnicy, kto zaczął pierwszy, czy kura, czy jajko. Wszyscy myślą, że wiesz, a bo Ferrari, Hellcaty. Człowieku, to był 4., 5. rok robienia kanału, gdzie ja już zarabiałem miliony, bo dywersyfikowałem pieniądze. Jeden warsztat, drugi warsztat. Więc dzisiaj można przyjąć, że dobre kanały, takie jak na miłośnikach, mogą generować około... W sumie najbardziej w naszej branży ja? Co? Uściślimy jedną rzecz. Ja w życiu nie zrobię loterii. Słuchaj, kanał Zero ostatnio zabłysnął kanał bardzo zero, mocno. Jeszcze raz w ogóle w swojej karierze odpowiem na parę takich bardzo kontrowersyjnych pytań, ale myślę, że skoro tyle już się znamy, to... Największy motocwaniak na polskim YouTubie jest dzisiaj tatuowany w Opolu na ulicy Dambonia. Człowiek, który nie zna się, ale wypowie się. Sprawdźmy, kim on jest. Dawaj. Jeżeli do tej pory zgadliście, o kim mowa, no to bardzo fajnie. Także będziecie mieli teraz okazję, możliwość zobaczyć tego młodego kawalera, który ma nam na pewno dużo do powiedzenia, a na pewno wam też. Tego, co nie zna się, a wypowie się. Tego, co nie zna się, a wypowie się, więc pewnie dużo pytań, dużo odpowiedzi będzie, których oczywiście nie zna odpowiedzi, nie? Także dajcie pytanie. Porozmawiamy o tym, kto jest pionierem motoryzacyjnym dzisiaj? No nie ty chyba, nie? Nie. Ja nie założyłem kanału w 2016. W 16? Nie w 20? W 15. No widzisz? 15 lutego 2015 powstały mi się 4 kółek, a w 2013, jak ktoś nie wie, powstali pogromcy jezior wędkarstwo z Pinimorem. Czyli to już by było też... 11 lat. 11 lat. 14 rok teraz mamy. I 2024, tak, co ja tam ale youtuberowo to będzie 9. Bo to już pogromcy, które dwa odcinki i tak dalej. Miłośnicy? No tak, miłośnicy. No. Miłośnicy 9 rok teraz. Dzisiaj jest który? Za 6 dni będzie 9. Także pogadamy sobie o tym zatem i chyba najprawdopodobniej będzie pierwszy to odcinek na tym kanale, przy którym będzie rozmówca tatuowany i będzie musiał odpowiadać na tematy, na które się nie zna oczywiście. Ale to trochę będzie jak pod waliografem. Będzie. Tomek ma tam odpowiednio wyciągniętą igłę. Michu, a co myślisz o... Coś na Słuchajcie, taki format musi się klikać. Słuchajcie, obrańmy starego, dobrego YouTube'a, zanim wchłoną go beznadziejne papko mózgowe, TikToki, Shortsy i wszystkie inne. I tak, pierwszy raz w ogóle w swojej karierze odpowiem na parę takich bardzo kontrowersyjnych pytań, ale myślę, że skoro tyle już się znamy, to... Michu, przecież ty kupiłeś pomysły od nudy, no chłopie, tak przynajmniej internet w trąbi, no. Oczywiście. Słuchajcie... Jakby ja, może tak wejdę słowem, internet jest takie fajne urządzenie, w którym każdy od każdego kopiuje, bo nie da się koła wymyślić od nowa. I faktycznie kopiuję pomysły od Kamila Buddy, który założył kanał w wrześniu 2019 roku. Tym bardziej, że pierwsze auta tuningowałem i robiłem dla widzów 2 lata wcześniej. A to nie, to... Czy coś tu nie gra? O, czyli on wcześniej ci o tym powiedział i tyś to wtedy w życie wtoczył? Czyli w 16 roku ci o tym powiedział? Nie, co ty. Przecież no, wtedy miał 11 lat. Nie, no jakby pierwszą osobą na polskiej scenie YouTube'a i chyba w Europie wtedy. I to też nie był pomysł zaczerpnięty skądkolwiek. To było to, że robiliśmy Volkswagena Golfa trzeciej generacji. Kupiłem od pracownika za 1900 zł, żeby pokazać, jak wyglądają chrupki do codziennej jazdy. Chrupki takie, wiecie, przenosi, nie? Bo dzisiaj za 2 koła to też ciężko kupić auto, wtedy łatwiej było. I tak go oglądaliśmy, tego Golfa, ile rzeczy w nim jest do zrobienia, żeby on naprawdę spełniał warunki. I coś w połowie odcinka mnie tknęło i tak na żywo, jak leciliśmy z kamerą, mówię, ty, a może zrobimy to auto, bo szkoda tej starej motoryzacji. I mówię, że damy komuś do wygrania. No i widzowie podchwycili, pamiętam pierwsze odcinki, że będzie taki pomysł w ogóle. To było chyba 800-900 tysięcy wyświetleń, potem już to szło w miliony. I spekuluje się, że kanał dzięki temu, nie, to takie miliony nie, ja na przykład więcej milionów zrobiłem wyświetleń na czyszczeniu EGR-a, czy polerowaniu reflektorów pastą do zębów. No, to są hity, nie? To są hity. Natomiast wiele osób spekulowało, że od 18 roku, robiąc auta dla widzów, kanał uzyskał gigantyczne wzrosty, co jest absolutną nieprawdą, bo na przykład w 16-17 roku, 17-18, przepraszam, mieliśmy po 360 tysięcy rocznie. A w roku robienia fur mieliśmy po 360 tysięcy rocznie. Czyli ja
jakby nie było żadnej różnicy. Mhm. Więc pierwsze auto Golfa dla widzów zrobiłem ja, tylko że zasada była troszeczkę inna. My kupowaliśmy auto, my robiliśmy auto i my robiliśmy konkurs do wygrania zupełnie za frytki, bo to było takie podziękowanie za to, że są widzowie, bez widzów nie byłoby mnie. Drugim autem było auto, które teraz właśnie wylicytowało się na WOŚP-ie, to był Mercedes dla widzów i dla mnie na tamte czasy przy niewielkich zarobkach jeszcze z YouTube'a, to był horrendalny wyczyn, bo ja otwierałem drugi warsztat, więc wyprztykałem się z kasy na maksa. Kupiliśmy za dwie dychy Merca 190 w Niemcach i to był naprawdę fajny egzemplarz, biały, niczym nie skalany. I włożyliśmy w niego realnie z naszej kieszeni około 100 tysięcy złotych, żeby go, wiesz, upgrade'ować bardzo mocno do tych pakietów stylistycznych i tak dalej. I przed wakacjami, czyli jeszcze zanim Kamil założył kanał, w 2019 roku pojawił się Mercedes dla widzów do wygrania, kompresor, i te odcinki już robiły miliony wyświetleń. Nie? To już tam robiło miliony wyświetleń, dziesiątki tysięcy osób brało udział w konkursach, natomiast to dalej były... A se filmuje w trakcie filmu? A tego jeszcze nie było? No. Tak, może być. Znaczy, to się incepcja nazywa, ja też tak czasem mam. I to były, słuchajcie, to były dobre czasy. To były naprawdę czasy, gdzie zupełnie ta scena YouTube'a się inaczej formowała. I na tamtą sprawę dopiero gdzieś w Stanach zaczynały się jeszcze pierwsze robienie aut i rozdawanie widzów i loterie. Loterie zaczynały się w Wielkiej Brytanii w kwestii motoryzacyjnej, ale to też dużo wcześniej, zanim ja zacząłem konkursy z budowaniem auto. I tyle z tajemnicy, kto zaczął pierwszy, czy kura, czy jajko. To jest niesamowite, że ludzie nie mają szerokiej pamięci, dalekiej pamięci, tak? Przykładowo teraz ktoś by, przykład. Ktoś później na przykład, tak jak my na Bez Kanału, zaczął weryfikować konkursy, sprawdzać, to później też mówiono, że na przykład ktoś tam kopiuje, albo że my na przykład kopiujemy, mimo iż my byliśmy pierwsi na przykład. Ale wiesz, polska scena YouTube'a to jest jeden wielki copy content w tych czołówkach. Jest. Kim jest Karol Friz Wiśniewski? I dopóki był Karolem Frizem, to był naprawdę gość, który robił swój content jakiś tam, nie? Ja pamiętam, Karola poznałem w czasie, kiedy rozchodził się z Kingiem, nie było ekipy. Ja też nie go znam jeszcze o wiele wcześniej, zanim był Karolem zwykłym sobie z 200 tysięcy obserwujących na YouTubie. I tak, pamiętam, wiesz, go. Jest casting na osobę niskorosłą i wszystkie odcinki, które wlatują na ekipę, pojawia się ekipa, są jeden do jednego kompi contentem z Mr. Beasta. Od miniaturki, tytułu, po zagadnienia i tak dalej. Wiesz, dla mnie, no to jest tak jak Big Brother i wszystkie inne seriale, które za granicą zrobiły furorę. Natomiast ja byłem jedynym kanałem w Polsce w tamtych latach, który tak szybko się piął, który robił swoje indywidualne serie. I choć wtedy największy na świecie był Chris Fix, tak, dobrze mówię, Chris Fix, taki youtuber ma teraz 10 baniek, to w pewnym momencie miałem wrażenie, że jak już do miliona dochodziłem, on miał 3-4, będąc anglojęzycznym kanałem, że Chris się ode mnie kopiuje. Ja czasami to powiedziałem i wszyscy mówią, widzowie, co ty, przecież to guru motoryzacji i tak dalej. Do czasu, kiedy pojechaliśmy do Las Vegas ze wspólnymi reklamodawcami i Chrisa nie poznałem i Chris mi powiedział, że faktycznie czasami jak coś wpisywał, to widział, że to jest, dobrze się klika i też to robił. Twórca z Polski, gdzieś tam czort wie, czy z Rumunii, czy nie wiadomo, dla nich to tam, nie wiadomo, czy to Polska, czy Czechy, czy nie wiadomo. Tylko wiesz, w motoryzacji kopiowanie, co jest kopiowanie? Wymiana tarsi klocków? Wiesz, no, koła od nowa nie wymyślisz, nie? Ja się zawsze denerwuję, bardzo się denerwuję, jeżeli na przykład ktoś widzi jakiś filmik, nie wiem, cokolwiek, nawet pukanie po samochodzie teraz pod motoryzacyjnym i ktoś inny to zrobi w swojej formie teraz, tak? Tak. Czyli jak ktoś, nie wiem, raz zrobił pizzę i wrzucił w internety, to już kolejna osoba nie może wrócić, jak robi pizzę, bo to już jest kopiowanie od kogoś, tak? Widzisz, kontenty merytoryczne, naukowe albo takie tutorialowe, jak najbardziej kopiowanie, nie kopiowanie, czyli robienie tego samego tematu jest okej. Okay. Gorzej, jak chcesz zrobić team taki, wiesz, typu ekipa Big Brother i tak dalej, tak, i rżniesz to jeden do jednego, czyli ty nie wymyśliłeś tego, wiesz, o co chodzi. To, co ty miałeś z kanałem Bez Kanału, no to wyżyście wymyślili sobie. Myśmy to wymyślili od początku, od podstaw, to było wymyślone. Nikt nie miał w tamtych czasach, no to było po prostu szaleństwo istne, co to się działo, nie? Tak, i na przykład to, co Kamil robił, Kamil Budda, z konkursami przy E36, która bardzo podobnie wyglądała do E36, bo to chyba było jego pierwsze auto, które on zrobił, to przecież to kupę czasu po tym E36, co my zrobiliśmy. No, jakby tam dużo przypadków było, nie? Natomiast Kamil rozwinął to do skali, jakiej nikt nie znał wcześniej, zrobił gigantyczne show, zrobił sobie swojego Top Geara. Od początku miał zupełnie inny content, bo owszem, i to jest motoryzacja, i to jest motoryzacja, tylko no, umówmy się, no, jakby mamy motoryzację w różnych aspektach i porównywać mnie do Kamila, no to byłoby bardzo dziwne, albo Kamila do mnie, no bo przecież
ja zawsze uczyłem ludzi, starałem się wprowadzić w świat mechaniki, samochodów i tak dalej, a Kamil jest showmanem, robi show, robi rozpizdziel z tymi autami i zupełnie to jest inny level. Tam jest tam taki, wiesz, lifestyle moto, content, a tutaj masz typową merytorykę, nie? Dziwi mi się rozmawia, jak ktoś mi igłą wbija w udo i mam wrażenie, że jak powiem coś niewygodnego, to mi tą igłę przebije zaraz przez skórę. Ja też zauważyłem, że niektórzy, no Kamil, nawet nie wiem, który jest rocznik, ty jesteś, mój rocznik, jesteś, no, grubo przed 40, czyli po 30. Ja? Dwa lata przed 40. No tak, tak samo jak ja, nie? Więc trzeba coś tutaj sobie umilić, nie? A Kamil ma 25 lat. No właśnie, więc ci młodsi widzowie mogą ci w ogóle nie kojarzyć, oni na przykład... Nie kojarzą w ogóle, oni no na TikToku, właśnie. Słuchajcie, na TikToku stare odcinki ostatnio grzeję, w skrócie robię, no. Po 3 minuty i ludzie mówią, o, ale content, a kto to jest i tak dalej. No. Wiesz, to jakby, słuchajcie, ja byłem jedynym kanałem w Polsce, który ma do tej pory grupę widzów, ona rośnie ze mną wiekiem. Mhm. A największa grupa widzów, 49%, to są ludzie, ci 28, mhm. 30 ileś, ludzi poniżej 18 roku życia mam 1,5%, a ludzi powyżej 65 roku życia 6%. No właśnie, no to jest to właśnie. Ludzie po prostu nie kojarzą, no bo ludzie teraz, tak samo jak mój syn teraz, ma 8 lat i on się mówi, tata, skąd ty znasz Harry'ego Pottera, skąd ty znasz GTA, jakieś gry? Mówię, no to też było 20 lat temu, to, że ty teraz dopiero to poznałeś, nie znaczy, że to powstało teraz, nie? To jest to. Co nie zmienia faktu, że my z Dawidem jesteśmy już tak starzy, że na przykład, nie wiem jak wy, ale my osobiście mamy wodowanie Arki Noego na VHS-ie. Tak. Michu, dlaczego nie znasz się, a wypowiesz się? To jest właśnie taki slogan, który chyba powtarzają ludzie, którzy totalnie nie czują miłośników czterech kółek. Ja nigdy nie byłem mechanikiem, nigdy nie jestem i nie będę mechanikiem, bo nie skończyłem szkoły mechanicznej, więc takiego tytułu nie mam. Jestem samoukiem. W 16 roku, kiedy zreformowałem po roku czasu kanał, rozpocząłem pierwszy odcinek i tak jak dzisiaj pamiętam, vlogach zacząłem przygodę z mechaniką pojazdową, w którym od pierwszego do 110 odcinka tej serii mówiłem widzom, że nie znam się totalnie, mam fajną ekipę, będziemy uczyć się razem mechaniki pojazdowej, wprowadza się w ten świat mechaniki pojazdowej i tyle. I ludzie, którzy wchodzili czasami może z doświadczeniem większym albo z innym przekonaniem, zawsze uważali mnie, że jestem samozwańczym mechanikiem, guru, że zjadłem wszystkie rozumy, gdzie ja nigdy, absolutnie nigdy nie uważałem się za eksperta. W telewizji jak występuję, to ani w ogóle nienawidzę słowa ekspert, nie? Dodam się kojarzy z Colgate, Blendament i tak dalej. Tak. I tak narosła fala hejtu, że gość, wiesz, nie zna się, a wypowie się. Też to słyszałem, to nie jest tak, że ja tego nie znam w twoim kontekście. Koszulki miałem po prostu nawet z tego czasu. Sam z siebie śmiałem się z tego, bo ja do dzisiaj, słuchajcie, nigdy nie mówię. Mamy bardzo fajną ekipę, mamy bardzo dużą ekipę dzisiaj. Przecież tak naprawdę M4K Garage jako sieć warsztatów zatrudnia prawie 200 mechaników, kocurów. I tak naprawdę zauważyłem jedno w mechanice. Może być najbardziej wykształcony, może być największym kotem, ma swoje zdanie i ono jest niepodważalne dla niego i koniec. Udowodnisz mu coś czarne na białym i to jest koniec. Wiesz, jak ktoś uważa, że Ziemia jest płaska, to jest płaska. Jak jest okrągła, to jest okrągła. Choć nomen omen było kilka odcinków, w których wiesz, parę lapsusów słownych popełniłem zresztą jak każdy. Tyle, że ja od razu prostuję to na następny odcinek albo nawet w danym odcinku daną sekcję wytnę, gdzie się przejęzyczę i operator nie zauważy. I już na tej podstawie, wiesz, kilka tysięcy osób w Polsce uważało i sieje do dzisiaj ferment, że nie znam się, aby powiedzieć. A prawda jest taka, że moim marzeniem było iść do samochodówki, ale starzy mi to ucięli. Kiedy mogłem założyć kanał motoryzacyjny i uczyć się wreszcie praktycznie od 15 roku, robiłem to z pełną pasją przez 3 lata uczenia się mechaniki pojazdowej, wykładania tego, co nie znaczy, że jestem ekspertem, nie, ale po prostu nauczyłem się jednej rzeczy. W bardzo łatwy sposób przekazywać ludziom prostą, podstawową wiedzę, tak żeby zaoszczędzili pieniądze przy kupowaniu auta, przy naprawianiu auta. A przede wszystkim, wiesz, taki mądry gość był kiedyś, siwy taki z wąsem się Einstein nazywał. On fajną rzecz mówił, że jeżeli czegoś nie umiesz wytłumaczyć trzylatkowi, to znaczy, że sam tego nie rozumiesz. I taka definicja towarzyszyła mi przy tworzeniu serii, które do dzisiaj są puszczane w szkołach, każdych mechanicznych. Co może oznaczać, że ludzie, którzy są wykształceni bardzo mocno, uważają, że wcale nie do końca jest to zły content. O. Ale nie znam się. Czyli dalej się nie znasz? Nie. Jak nasz prezydent, to ciągle się uczę. No bo de facto, słuchajcie, motoryzacja tak szybko się rozwija, że ja przez 10 lat, dekady tutaj na YouTubie tyle się zmieniło w technologiach i we wszystkim, że jak się nie upgrade'ujesz, na przykład co to jest AdBlue, jak to dzisiaj występuje, jak to działa, jak dzisiaj GPF-y działają, których nie było, czyli filtry cząstek stałych w benzynach, których nie było, kiedy zaczynałem kanał. Wiesz, to wszystko musisz się nauczyć i ludziom tłumaczyć. Wiesz, wchodzi benzyna, bioetanol E10, no musisz wiedzieć, jakie są wiązania chemiczne, musisz wiedzieć, jak to jest zrobione, żeby klientowi wytłumaczyć,
wam widzą, że to nie zabija silnika, bo właśnie mądrzy ludzie w rządzie, którzy biorą pieniążki, eksperci, doktorzy, nagle zaczynają mówić, że nie wolno lać do tego auta, bo zniszczy silnik. To gówno zniszczy, no nie zniszczy, wiesz, o co chodzi. I nieraz musiałem pewne teorie, które były siane przez lata, na przykład ci supermechanicy wierzyli, że cara mizery działają. No ja musiałem auta zajeżdżać jedno po drugim, żeby udowodnić, wiesz, komuś czarno na białym, że coś nie działa, nie? No przez to spędziłem na przykład wiele lat i do dzisiaj odwiedzam sądy regularnie, bo co chwilę ktoś mnie pozwie albo coś, ale... Masz tam abonament już wykupiony. Tak, i na przykład, wiesz, ludzie mówią, że z Cadillaca robię dramę, bo jest drama sądowa i robię wyświetlenia. Gówno. Na 200 odcinków, jakie powstało ostatnio na kanale przez półtora roku, 7 tyczyło się Cadillaca. To jest bardzo mały procent, a spraw w sądzie ciekawych, o których mógłbym nagrywać, od 5 lat prowadzę kilka. I czekam po prostu, aż się skończą, żeby nagrać jeden konkretny odcinek. Ten, mam takie pytanko jeszcze, bo na pewno masz dużo zwolenników, ale też masz tych całych hejterów, wiadomo, każdej ma, ja tak samo mam. Sporo komentarzy jest zawsze tych negatywnych i tam próbują w bardzo wulgarny sposób dopić, bo wiadomo, jak to jest w internecie w tych czasach, każdy jest mądry, każdy chce dopić. Ktoś ci kiedyś na ulicy, na jakimś meetupie, na jakimś spotkaniu, nie wiem, gdzieś w galerii handlowej, na jakimś konwencie, czy ktoś ci kiedyś powiedział to osobiście? Ja ci powiem inaczej, wchodząc od początku, ja nie mam tych hejterów widocznych, dlatego że odkąd w 2016 roku odkryłem funkcję YouTube'a, w której możesz wpisywać słowa klucze w komentarzach, to wszystkie przekleństwa sobie tam wpisałem i to jest w spamie i mam to w dupie. Generalnie mam te filtry włączone, co mi nie przeszkadza, wiesz, absolutnie. Wiesz dlaczego? Bo jak chcesz wyrazić konstruktywną krytykę, to ją wyrazisz bez bluzgania, nie? I poza tym to psuje atmosferę. 8 lat ostatnich rządów pokazało, że bluzganie nie idzie dobrze i hejt tworzy hejt. Na żywo sytuacja, 2018, Łódź, tam jest taki, obok Piotrkowskiej jest, o, Piotrkowska coś takiego nie jest. Dobrze, to ja się znam i tam jest takie fajne miejsce new age'owe. I przechodzę, wiesz, z rodziną szedłem i ktoś stoi w bramie i bardzo głośno mówi, o, to ten, kurwa, ta pizda z YouTube'a, co wiesz, nie zna się, a ja się tak stanąłem, obróciłem, podszedłem twarzą w twarz, wysłucham. Nie no, Michu, mordo, co to taki żarcik i w ogóle. Wiesz, i to jest ten temat, że tak, kozak w necie, a pe w świecie. Natomiast powiedz tak, ja mam poziom hejtu mierzony i to każdy ma to mierzone w statystykach. Odkąd założyłem kanał, negatywnych opinii, komentarzy, bo to liczy algorytm, jest u mnie około 1,5 do 2,1%, czyli 2,1, no załóżmy 2,5% z 1,5 miliona, no to już robi skalę, no bo 10% z 1,5 miliona to jest 150 tysięcy, 1% to jest 15 tysięcy, więc 30 tysięcy osób, które nie lubią. No to powiesz, że 30 tysięcy to jest dużo. No dużo, nie dużo. Słuchaj, kanał Zero ostatnio zabłysnął kanał bardzo zero, mocno. Kanał Zero. Bardzo mocno zabłysnął bezstronniczą polityką i się wywalili na cyce, bo wywalili zebrali się 5 osób, które miały rozmawiać o polityce i jak rozmawiamy o polityce, niestety, czy stety, trzeba być obiektywnym. Trzeba czyli być, wiesz, nie może być tak, że władza ostatnia zrobiła wszystko źle, bo nie zrobiła wszystkiego źle. I wiesz, jaki Obajtek by nie był, taki jednak wynik finansowy miał 100 razy lepszy niż poprzedni Platformers. I wyobraźcie sobie, tam ludzie ocenili, na przykład mieć 13 tysięcy łapek w górę, 18 tysięcy w dół. No to już jest chyba po to, że poziom znienawidzenia, nie? Więc tak to wygląda. I ja powiem ci, nie przejmuję się, nie wyjaśniam, a największy procent hejtu mam, wiesz gdzie? Na Facebooku. Facebook to jest miejsce, nie, takie, gdzie każdy... Nie, na miłośnikach nie. Na prywatnym profilu ludzie mylą się, mój prywatny profil śledzą, 85 tysięcy osób śledzi. I jak wrzucę jakąś rolkę, albo jestem lepiej ubrany, albo kupiłem Ferrari tam 3 lata temu i tak dalej, taka hegemonia pocisków, wylewu bólu dupy, że w sobie zostawiam to, bo są zjadani przez innych ludzi. Tak. I oni sami się potem zjadają ze sobą. To jest właśnie fajne, że ktoś coś zarzuca, jakiś negatywny komentarz i ty nawet nie musisz nic pisać, bo jest po prostu grono ludzi, którzy zaraz tą osobę załatwią, nie? Tak jak kiedyś Rychu Peja ze sceny śpiewał. Tak. Wiecie, co macie zrobić, nie? Tak samo tu to wygląda. Ale wygląda jeszcze inaczej, bo Dawid, jak my zaczynaliśmy kanały, to ten hejt był duży, na wszystko można było, tak. YouTube dzisiaj się urzeczył sam w sobie, a wiecie, gdzie to całe ścierwo się przeniosło? Na TikTokę. Tam można wejść, każdemu pocisnąć, tak. Dobrze o tym wiesz, nie tak. Przeczytać i tak dalej, wejść anonimowo. Tego na YouTubie dzisiaj nie ma w takiej skali. Wiesz dlaczego? Bo ludzie na YouTubie są ludźmi dorosłymi i YouTube już coraz mniej dzieci ogląda, a na TikToku siedzą dzieci. I też YouTube oglądasz na, ja ostatnim czasie, na telewizji i tam nie komentujesz tego, po prostu oglądasz dalej. Jo, przypomniało mi się coś, jeżeli was to interesuje. Ja jestem zawsze analityczny, mam taki analityczny umysł i lubię analizować kanał, nie? Dlatego, wiesz, w miarę się w trendach odnajduję. Tak.
wyobrażacie sobie, że jak zaczynałem kanał w 15-16 roku, czyli tak Dawid 16, to 70% wyświetleń było na, 65% wyświetleń było na komputerach, 20, reszta była na tabletach i komórkach. Dzisiaj to jest na komputerach, to jest 15% u mnie, 50-60 już jest na komórkach, a tak jak mówisz, dużą grą przejmuje telewizor. Tak, zdecydowanie. Jak to się zmieniło? Szaleństwo. Zaraz coś powiem, co ja też zauważyłem. Tak, kanał bez kanału powstał w 2016, ale ja zaczynałem Projekt Inc. i kanał właśnie Projekt Inc. w 2015, więc ja jestem w internecie od 15 roku, mając 29 lat, więc no ten sam rok ten. Kiedyś pamiętam, były takie trendy, były. O, co to za miny? Słucham cię. Kiedyś były takie trendy, pamiętam jak ja zaczynałem w tym 2015-16, że tak. Posty dajemy o 18, o 17, jak ludzie przychodzą z pracy, wtedy zjedzą obiad, nie wiem, wykąpią się i usiadają do komputera i zaczynają oglądać. Tak. A teraz wrzucasz posty o każdej godzinie. Nie. O 10. No właśnie. Mają komórki i w pracy siedzą i się tak. Nie powiem co. Otóż to ale teraz... Będę jak się cieszy, tak. Wie o co chodzi. Jest tak, tak samo też rozmawiałem z pizzerią u mnie w Kruszborku obok i oni wrzucają posty tylko w godzinach pracy, bo wtedy najwięcej ludzi siedzi na tych smartfonach, nie na komputerach, bo mają czas. Ja mam tylu mechaników pracy, wchodzę na przerwę, o 12 jest u nas przerwa tak. Zawsze i wszyscy siedzą, oglądają Kapitana Bombę albo jakieś inne rzeczy. Jest przerwa, 30 minut, koniec. No. Siedzi Łukasz w pracy, mój główny czołowy mechanik, pozdrawiam, coś przegląda, bo wiesz, do roboty akurat, tak. Nie? No ale też to robi w pracy, też przez YouTube'a, TikToka, bo coś szukał, wiesz, inspiracji czegoś albo jakiś problem rozwiązać, nie? Więc te trendy się cholernie zmieniły, no bo się trzeba kompa otwierać. Jeszcze jaką otwieracie, masz nie, 2-3 zmianowe prace, więc ludzie też w nocy oglądają o drugiej. Więc tak naprawdę o której godzinie wrzucisz, to możesz się przyjąć. Kiedyś nie, to było... nie wrzucamy o 20, wiesz? Nie, to nie. Już nie, a kiedyś to tak kiedyś było. Kiedyś to było. Takie piznięcie tak. O 20 żałała. Ja jeszcze ostałem się bastionem od 8 lat niedzielą, godzina 12.00. Tak, twoja godzina, tak. I to obiadek. Jest okej. Okay. I my w motoryzacji się szanujemy bardzo mocno i rozsuwamy się na przykład tak, że w niedzielę ktoś o 10 da, o 13. Te dwie godziny bufor, nie? No, albo godzinę nawet, albo w sobotę i nie wchodzimy sobie w podwórko. Nie? Tak to właśnie jest. Te trendy się właśnie zmieniają, te zapotrzebowania się zmieniają z biegiem czasu. Tak jak mówisz, kiedyś to było inaczej procentowo, a teraz masz no, na tych telewizorach. No i to właśnie tak działa, nie? To tak działa. Teraz też nagle powstali ci nowi twórcy na TikTokach, na YouTubach. Wiesz, nie mów już o tym. To, no to nie, będzie ale... osobny odcinek bym zrobił. No właśnie, bo wiesz, nagle patrzysz, nie znasz gościa, on ma 2 miliony obserwujących na TikToku. Ale ty wiesz, jak Kaby Lane, czy jak on tam miał ten... Kaby, co nic nie mówił, no, nie? Bo no człowiek, co nic nie powiedział... I był przez rok i go nie ma. No właśnie, ja zauważyłem, że ja ostatnio tak analizowałem swoją osobę, że ja może nie mam jakichś największych zasięgów na świecie, nie mam jakby ogromnych wyświetleń, ale jakoś zawsze sobie jestem, a inni po prostu mieli te miliony, poskakali trochę i już nie ma. Dawid, ja jestem 9 lat na aktywnej scenie, w topce. Wiesz, ile pamiętam karier, które przyszły, już zapomniałem? No, 100%. Pamiętacie tego... Lorda Kruszwila? A właśnie, był taki, no faktycznie. No, no, ale moment był kamerzysta, był. No właśnie. Wiesz, ile w fejmie po prostu tego gówna wygrzebanego, oni tam wygrzebują, tych trupów spod szafy, albo fajnych kanałów, które mnie dźwignęły psychicznie. Mój kolega zresztą, Unboxal. Unboxal, następny. I kiedy tylko twarz pokazał, to się wszystko się zmieniło. Ta. I to nie dlatego, że, tylko po prostu już nie dźwigać zaczął presję, tak, jaka była. Bo tak to był, o nim mówię totalnie. I teraz ostatnio z nim miałem wywiad, bo on gdzieś tam pracuje dla kogoś gdzieś. Prosiłem, widzę, na TikToka wrócił. Powiedziałem, że wiesz, to brakuje, to ci ludzie czekają. Coś tam zaczął wracać. To był naprawdę śmieszny, fajny content. Był content, był totalnie inny. Też miał tam problemy, pamiętam, w szkole z tego powodu. Bo był nieletni, no, odkryli, nieletni. Że to on. Tak. I pani nauczycielka była bardzo zła, bo gość już naprawdę miliony wyświetleń miewał. Bo robił unboxing z dildosem. No i co z tego? I w bardzo taki mocny sposób to po prostu otwierał. To nie było takie... Tylko... No nie, no przyjechali do mnie otworzyć auto, które mu zapakowałem, no. I otworzyły siekierą, no, ale to było fajne. Jakby to był swój content i wiesz, potem już nikt tego nie naśladował. Moje pytanko jest takie, bo też śledziłem właśnie twój kanał. Ciekawi mnie kwestia właśnie tych loterii, samochodów. Czy kiedykolwiek jeszcze planujesz zrobić jakąkolwiek loterię dla widzów? Jak dobrze wiesz, rozpocząłeś to i teraz po twoim rozpoczęciu jest mnóstwo tego. No i pytanie ode mnie, czy właśnie... chcesz to kontynuować? Czy masz jakiś inny pomysł na to i czy w przyszłości planujesz coś takiego zrobić? Dziękuję. Słuchajcie, tu pytań było więcej jeszcze w międzyczasie, bo jeszcze było pytanie o najdłuższy projekt i tak dalej, ale ja mam dobrą pamięć. Generalnie uściślimy jedną rzecz. Ja w życiu nie zrobię loterii.
wszystko jest konkursami za darmo, w którym nie trzeba nic płacić, żeby wziąć udział. Faktycznie zrobiłem jedną loterię bezpłatną, ale to chodziło, wiesz, w metodę losowania. Tak. Zapłaciłem kupę pieniędzy za to, żeby komisja była zgłoszona. To nie jest takie oczywiste, nie? Nie jest takie oczywiste, więc powiedzmy sobie tak, samochodów dla widzów zrobiłem sam z siebie. Golfa, Mercedesa, Passata, Golfa, Jezus Maria, BMW. Czy to marka Jezus Maria? Nie, próbuję to policzyć. Powiedzmy koło 10. Dwie BMW, tak. A 36? Ja 36. Tak, w Turingu zrobiłem na takim grubym, na pożegnanie, bo nie, to ci nie klikało, nie? Mercedes, tak. Słuchajcie, potem zrobiłem serię, która jest dla mnie trochę lepsza niż właśnie rozdawanie tych aut. Tuningowanie aut widzów. To zrobiłem 13 odcinków Fur Marzeń. To tak było. Dla klientów, czyli dla Mubiego, dla Lecha i tak dalej, zrobiłem 3 maluchy Poloneza Borewicza z silnikiem od Honda S 2000, Audi Q7, Mustanga. Więc to w krótkim czasie, nie? To tych aut rocznie wypruwamy trochę. Plany na przyszłość. Plany na przyszłość jest takie, że zrezygnowaliśmy z Fur Marzeń, bo to się już nie klikało, to nie miało sensu. Loteria. Tak, będziemy robić pierwszą loterię, ale nie zgodnie z trendem, tylko po prostu dla jakiejś firmy będę przygotowywał auta i po prostu będę w tym wszystkim uczestniczył, ale to wiecie, ja nie będę mówił, jak niektórzy twórcy mówią, że ja kupiłem i tak dalej, i tak dalej. Nie, no nie moje pieniądze, nie ja kupuję, więc nie będę strugał jarząbka, że coś kupiłem. Ciekawe rzeczy i projekty, to na przykład ceny, o których można porozmawiać. Nie umiem podać najdroższego projektu, który zrobiliśmy, bo może to być albo Mercedes 190, albo może to być Passat, bo to zależy wszystko od lat. Jeżeli Passat. Mówimy o latach, no to najdroższy będzie 190, bo on łącznie we wszystkich kosztach, jak sumujemy, to było 200 brutto z zakupem, z foliami, robotą, z łapami, drugimi autami, bo tam kilka aut poszło porąbanych, żeby to zrobić. Natomiast, wiesz, to było w 19 roku. Inna wartość. Inflacja, tak. A potem mamy najdroższy, ostatni projekt, to było E36 w Turingu i zostawiliśmy tam 1.6 pod maską, ale my żeśmy tam wjechali nawet pod sufitówką z Rolls Royce'a z oświetleniem tym diodowym, tysiące tych diod i tak dalej, wiesz, tam zabudowy kar audio, telewizor z bagażnika wyjeżdżał pionem, a tapicerkę nam tapicer zrobił z prawdziwej skóry i alkantary z Diablo Lambo, deski obszywane, więc tam obrzydliwa ilość pieniędzy poszła, coś ponad 200, więc 200 teraz to jest mniej niż 206 lat temu. No i Passat kocur w tamtych czasach gdzieś też gdzieś 150 tysięcy w częściach, bez roboty poszło. Air Ride. Big Brake Kit, który kosztował 30 parę tysięcy, nagłośnienie car audio, instalacje nitro, felgi, opony, tak strasznie mi się wrzyna i wcale to nie boli, nie jest źle. Natomiast najdłużej trwającym, wiem, skłamałem ci, najdłużej trwającym projektem, najdroższym będzie tłusta 60. Tak, tłusty czwarek dzisiaj. Tak, Ursus C360, jedyny ciągnik w Polsce. Nawet tak mocno się podobał ten projekt mojemu koledze z YouTube'a Krzysiowi i Chrisowi, profesorowi, że sam zbudował potem swoją 60. Tylko mój czołowy mechanik postanowił na podzespołach wszystkich traktorów epokowych zbudować najmocniejszą, najlepszą, największą. No i projekt trwa 3 lata, ale nie dlatego, że my nie dajemy rady, nie. To jest projekt trójstronny, czyli ja, firma Agroma Sokółka i firma Allegro, gdzie z Allegro już nawet zdążyłem skończyć współpracę. Słuchaj, miesiącami czekaliśmy na umowy, miesiącami na przelewy, no bo dzieliliśmy się, że ja robota, części tuningowe, ci tyle. Więc jakby same formalności do tego ciągnika. Ja powiem szczerze, nigdy więcej nie wchodzę w projekt nawet dwustronny. Wolę zrobić sam albo dla kogoś zlecenie, niż próbować coś takiego, no bo my ten ciągnik byśmy de facto skończyli już 2 lata temu. Okay. Natomiast za, nie wiem kiedy ten odcinek tu wychodzi, więc ja powiem datami, już dziś luty, marzec, już wjeżdża mi na stanowisko i nie wyjeżdża, dopóki go nie skończę. I choćbym już nie miał finansowania i choćby wszyscy się wypieli na mnie, ja go dokończę. Okay. Ja go wiesz, powiedziałem, że nigdy na Wośpa nic nie przekażę już. Tak. No, on musi być przekazany, no ale to nie moją decyzją, tylko tak. Wiesz, podstawą projektu. Nie? Więc ja to zrobię po prostu nie na kanale, a zrobię to poza, ale skończymy go. Nie? Więc tak to wygląda. Projekty własne chcę wreszcie robić. Przez 9 lat robiłem dla wszystkich. A co my zrobiliśmy swojego? Zaczęliśmy Sierrę, nie zrobiliśmy jej, no bo inne projekty przyszły. Miała być Sierra Gruz, więc muszę ją dokończyć. Odkupiłem Passata i no właśnie ten legendarny kocur, który został
wygrany przez widza, zbezczeszczony i wystawiony na Wośpa, bo chłop chciał go sprzedać, ale w końcu zrezygnował i ustawił na Wośpa. Ktoś go na tym Wośpie wylicytował, ktoś go bardzo zbezcześcił, bo zalał go wodą, zostały okna otwarte i tam tak, powódź rzeczy, była. Tak. Pani, nie, no to... Finalnie było sprzedawane z 3 razy i na końcu zostało rozebrane na części. To ktoś 5 albo 6 go wziął, tą budę wytargał, samą budę ze słupkiem, wsadził jakieś wnętrze, jakieś koła. Ja finalnie to odkupiłem, bo mi wstyd było, że to auto, wiesz, albo złomujcie, albo nie. No skoro nie jest złomowane, to odkupiłem. Ale okazało się, że bardzo dobrze, żeśmy zrobili budę, jakieś tam inne elementy. Więc mamy całkiem ciekawą bazę do zrobienia, naprawdę kocura. I powiem wam, to będzie najgrubszy Passat w Polsce, Europie i na świecie. I to już nie chodzi o rajdy czy Car Audio, nie. Nawet nie wiem, czy nie najmocniejsze na świecie. No ale dobrze, to tylko tyle mogę powiedzieć. Na świecie aż? A kiedy powiesz? Wiesz co, jeżeli się wyrobię z projektami tak jak chcę, to myślę, że jak go na jesień wciągnę na warsztat, to już go zaczniemy robić i myślę, że na jesień następnego roku, bo to będzie bardzo trudne, jak wiesz, już za kulisami projekt, będą pierwsze jazdy, więc odcinek pierwszy wychodzi teraz w lutym, że go odkupiłem i coś z nim próbuję zrobić, nie mówię co. Mój mechanik bardzo nie był zadowolony, jak usłyszał, co ma zrobić, bo takiego czegoś nikt nie robił. W ogóle to jest takie zmieszanie motoryzacyjne, to co ja chcę zrobić. Ale my tacy jesteśmy. My takie głupie pomysły mieliśmy od zawsze. My przecież do Poloneza Borewicza wsadziliśmy silnik od Hondy S2000. Poszedł do wygrania, ktoś go wygrał. Po 2 latach odkupiłem to auto. Wyjęliśmy ten silnik, rozebraliśmy i czasu nie mamy. Turbo wkładamy do niego na 600 koni. Więc będzie Borewicz... Tak, tak, tak. Kaseria. No i kaseria będzie miała 600 koni będziemy mieli w Borewiczu. Więc będziemy mieli najszybszego Borewicza prawdopodobnie w Polsce i najszybszego Passata w Polsce albo na świecie. Jak dodasz turbo, dalej będziesz się kręcił wysoko? Co mówisz? Jak dodasz turbo, dalej się będzie kręcił wysoko? Kaseria sama z siebie kręci się do 10 tysięcy obrotów. Jak dam turbo, jeszcze przestawię tam odcinkę na 11 tysięcy, bo to jest moment, żeby tego laga zlikwidować. Nie? Ale to będzie turbo wiadro i tyle. Ja powiem ci szczerze, na niemieckiej drodze, bo to nie w Polsce oczywiście, jak tym polonezem przekracza 180 na godzinę na trzecim biegu w tej drącej japę konstrukcji, to już masz śmierć w oczach, a co dopiero jak będzie 600 koni. Grubo, tu ściutko. Tu nie ma żartów. Tam nie. Tam, no, tam paliwa trzeba lać później, nie? Słuchaj, ten spolony stał partego, gdyby zrobić mu jakąś aerodynamikę, on by 3 paki zrobił. Ja powiem, że jakby się skrzydła dorobiło, to byś odleciał, nie? Powyżej 240, to myślę, że tak. To mi się by przydawało na trasę Katowice-Dortmund, to bym latał, kurde, spoko, niesamowite. Nie miałbyś psychy, ja ci mówię, przy 180... Nie ma szans. To auto waży, 1000 kilo waży. Ja się boję, by umienić żarówkę na krześle, a co dopiero takim czymś, nie ma szans. Drze japę, nie ma wygłuszenia, wiesz, jest huk, rumor, to takie małe WRC zrobiliśmy, ale fajne auto, tak, podoba mi się, no, to głupi pomysł był. No malucha jeszcze zrobiliśmy z silnikiem, ale nieważne. To się tu z tematów do nieskończoności, wtedy można gadać do jutra rano. Tak, u mnie tak. Czy masz takie rady doświadczonego już youtubera? Wiesz co, mi ciężko być doświadczonym youtuberem, chociaż masz rację, że trochę hipokryzję teraz wytrąciłem z tym doświadczeniem, bo z jednej strony mam 2 kanały, jeden lifestyle'owy i w miarę go potrafię trzymać, a ja uważam, że content tego typu, którym zadamy niewygodne pytania, nie, ludziom, na przykład, wiesz, nie zadaliśmy pytania, które było dzisiaj takie bardzo ważne, ile konkursów zostało ustawione na kanale, ale to, że zapomniałeś, twoja sprawa. Znaczy nie, no, ile konkursów zostało ustawionych, chciałem o tym zapytać teraz, no ale wyprzedziłeś mnie. Ale z radami, to ja myślę, że jeżeli będziemy robić content taki żywo, bez cięcia, wylatujący z serducha, to się kliknie, bo nie sztuką jest robić wywiady z fajnym dźwiękiem dookoła, z atmosferą, tak byłem u żurnalisty, Unbox Aleszy wtedy jak robił te wywiady, czy u Gimpera nawet gdzieś tam kiedyś. Czyli wracamy do tych korzeni, pierwsze odczucie i pierwsze takie szczerość, tak? Takie, wiesz, niereżyserowane, no bo ja, Dawid powiedział, że coś nagrywamy. Ja mówię, okej, no co vloga, ja nagrywam swojego. Myślałem, że wpada robić przebite, a tu ekipa z kamerą wpada. Ja nie widzę problemu, ja, wiecie. I tym bardziej, że Dawid ma doświadczenie z wieloma ludźmi znanymi, mniej lubianymi, bardziej lubianymi. Fajnie by było nie porozmawiać... Tak, dosłownie. I fajnie by było, wiecie, takiego jakiegoś gościa, który jest średnio postrzegany, zapytać się o to, jak mu się z tym żyje. Czy to jest taka forma kreowania postaci? Bo mamy na przykład takich ludzi jak
Lorda Kruszwila, którego poznałem osobiście przy otwarciu warsztatu w Szczecinie. On nie dźwigał tego potem psychicznie. Wiesz, to tak, wszyscy mówili, że super, super jest kreować taką postać kontrowersyjną. Zobacz, Don Casio, Ferrari, to wszystko z fejmu, co tam leci, Magical. No dobra, Magical to może nie, on po prostu tak żyje. To jest jego stan umysłu. Ale ludzie, którzy kreują postaci, oni potem nie wydźwigają. Kończy się, tak jak wiesz, Ozdoba czy Młody Murański i w pewnym momencie tego nie dźwigasz. Nie? No. To jest cena tworzenia na zasadzie... Jak siła hejtu, jaka działa na głowę u jednego czy u drugiego, wiesz, no niestety stary robił swoje, każdy robi swoje i dopóki siedzieli w telewizji, nie mieli styku z tym hejtem. Dokładnie, to jest całkiem coś innego. To jest to, co z Patrykiem Mikiciukiem przerabiam, a z Patrykiem przyjaźnimy się. Patryk całe życie zjadł zęby na motoryzacji w telewizji. Kiedy zaczął tworzyć dobry, popularny kanał na YouTubie, on tak, wiesz, nie ma problemu z tym, ale był zdziwiony, jak mocno ludzie potrafią się, wiesz, głupio wypowiadać, nie? Tak samo Grzesiu. Nie, nie, jest ale sobą. W telewizji nikt ci nie daje komentarza. Ale w telewizji nikt cię nie skomentuje, no tak, o to chodzi. Nie? Po prostu ogląda, tak? Możesz grać, możesz nie grać, nie? Ale ci ludzie, którzy teraz tworzą taki content typowo dramowy, ustawkowy, to jest problem. Nie? Więc ja myślę, że jeżeli kanał się zrobi, taki wywiadowa seria na tym kanale, taka szczera od kuchni i z dobrym clickbaitem w miniaturce, bo słuchajcie, to się musi clickbait. Zauważyłem, że clickbait ma ostatnio właśnie te moje wstawki typu Buddę trzeba podać do skarbówki. Tak piszą w komentarzach. Ludzie oczywiście słuchają pierwsze 3 sekundy i mówią, że jestem dziadem i że sam mam iść do skarbówki. Nie? Dawid, od zawsze clickbait tak. Się klikał. Wasz kanał to był też... pół clickbaitem to było. Pół clickbaitem. No. To było interesujące, bo wiesz, bo było. Albo wiesz, te kanały, gdzie kupimy 10 tysięcy za 10 tysięcy złotych lejsów, zobaczymy ile wygramy, coś tam. Tak. Albo Mr. Beast ostatnio $1 milion na zdrabki, ile mu się zwrócić? Czy tam $3 miliony wydali? Coś widziałem, rzuciło mi się w oczy. Tak, u niego tak, to jest szaleństwo. Co, jak ma nie mieć horrendalnych kwot, jak on robi 300-400 milionów wyświetleń na jednym filmie, z czego w dobrym kontencie w USA, czyli to się akurat kliknie, możemy przyjąć 12 tysięcy złotych za 1 milion wyświetleń. 120 tysięcy za 10 milionów, 1 200 000 złotych za 100 milionów, czyli jakieś $1 milion za odcinek zarabia. Minimum. YouTube'a. Samego YouTube'a, dlatego oni nie muszą. O Mr. Beast to jest Mr. Beast. Da się wyżyć, jeżeli jest się człowiekiem popularnym, szatopka polskiego YouTube'a, czy tam da się... Znowu wejdę ci w słowo. Nie do końca, bo nie merytoryczne kanały. Wyżyć zależy od dwóch rzeczy. Grupa wiekowa i płeć. Jeżeli jest to płeć męska w dorosłej grupie wiekowej, okej, okay, spoko. W niskiej grupie wiekowej męska płeć się nie liczy, tylko żeńska się liczy i wtedy wchodzą beauty, reklamy i tak dalej. Więc dzisiaj można przyjąć, że dobre kanały, takie jak na Miłośnikach, mogą generować około 12 tysięcy złotych z 1 miliona wyświetleń. Czyli gdzieś tam przy 4 milionach około 60-50 tysięcy złotych średnio. Czarny Dawid, słyszałeś? Natomiast te same miliony wyświetleń, jeżeli tu będziemy przeklinać na kanale, no. Jeżeli kanał będzie miał różną grupę wiekową i różne ich upodobania, no może być 4 tysiące złotych. I taki chwytak czy letni chamski, jeżeli robią parodie, na które nie wchodzi im content ID, no to on właśnie za 1 milion robi jakieś 4 tysiące złotych max, nie? Więc to wszystko zależy. Widzisz, wyżej ode mnie na przykład motoryzacja była najwyżej ceniona w MCN-ie. Równo z takimi kanałami jak MC, czyli ta dziewczynka pochodzenia azjatyckiego, co w Polsce jest, co robiła naukowe rozważania, co to jest to, fizyka, matematyka. Brat Adbastera, Saifan, oni też mieli mocne... To jest brat Adbastera? No. Aha, i tak uwaga, najciekawsza rzecz, ale niestety to nie jest mocno popularny content, chociaż chcę spróbować i nagrywam już od jakiegoś czasu z powrotem na swój pierwotny kanał wędkarski. Najwyższe klikalności zarobkowe są na kanałach wędkarskich. Myślę, że jakbyśmy mogli robić 1 milion wyświetleń, to byłoby około 20 tysięcy złotych za 1 milion. Dlatego ludzie dużo, dlatego dużo też osób gdzieś tam pisze, tworzy o tych... Tak, ale wiesz, to oni mają, jak oni zrobią na dużych kanałach 500 000 miesięcznie, no to i tak ma w sumie, wiesz, 2 dychy nawet. Niech mu, nie, dycha niech mu wejdzie. To zawsze jest dycha. Lubi to, co robi, tak? To jest piękne. To sprawa... Idziesz na ryby i przy okazji nagrywasz. Więc ja zacząłem po gromcu z powrotem nagrywać, tylko chcę ich tak mocno rąbnąć. No zobaczymy, nie chcę zdradzać, bo zacząłem już w zeszłym roku nagrywać. To będzie dziwne po 11 latach wrócić i będzie takich parę odcinków, wiesz, z zeszłego roku, parę odcinków z tego roku. Chcę zrobić 10-15 odcinków, żeby, wiesz, cały rok raz w miesiącu... Kanale tam, że tam robiłeś... Nie, pierwszym w ogóle po gromcach jezior...
bo słuchajcie, jest taki, no nikt tego nie oglądał, bo to nie ma wyświetleń, to ma 1000 subskrybentów. Więc pierwszy kontakt z kamerą miałem w 2013 roku i nazywało się to Pogromcy Jezior Wędkarstwo Spinningowe. Dwa odcinki, trzy. No, więc nie odpowiem ci na pytanie, ile konkursów ustawiłem, bo żadne ustawiłem. I ostatnio dawałem kiedyś 100 koła nagrody dla każdej wizy, która powie, a nie powie, dla każdej wizy, która udowodni, że cokolwiek było ustawione. I wyobraź sobie, nikt mi nic nie udowodnił. Udowodni, Dawid, ty nam na pewno masz jakiegoś haka na ryby. Nie? Możesz powiedzieć jeszcze o twojej historii, bo też wiem, że dzieliłeś się nią w internecie. Znaczy... Wiesz co, po prostu jest krótka. Dziś jest to niemożliwe, to co zrobiłem, takiego kickflipa finansowego. Znaczy, jak się uprzesz, to zrobisz, nie? Tylko ja kickflipa finansowego zrobiłem w 2010 roku, z którego złamałem se kark na tym kickflipie, bo nie było żadnych norm prawnych do regulacji kredytowych. To były czasy, gdzie zarabiałeś 3000 zł i mogłeś wziąć 6000 zł rat miesięcznie. Więc wiesz, zawiązany spiralą kredytu we frankach, tych wszystkich rzeczy, które się nie powtórzą, no po prostu zbankrutowałem i byłem bezdomnym. No i faktycznie to był jedyny okres w życiu, gdzie myślałem, jakby to było, gdyby mnie na tym świecie nie było. Bo wiecie, dziwnie takie, zaczynasz, hajtasz się, kupujesz mieszkanie, spłacasz kredyt, nagle wszystko się sypie, wiesz, wywala ci się życie do góry nogami i w pewnym momencie budzisz się w kwietniu przy 5 stopniach na dworzu w drewnianej altance bez prądu i mówisz, kurwa, mam 25 lat, chyba trochę zjebałem, nie? No ale dobrze, no mocno to oddźwignąłem na prywatnym kanale Michał Sienowski Vlog, jest pełna ta historia, która mogłaby zaabsorbować tutaj cały ten dzisiejszy temat. Natomiast jedno jest pewne, każdy młody człowiek musi sobie wpoić, nie ma wszystko od razu i to jest w nas, jak zaczynamy być dorośli i chcielibyśmy wszystko mieć od razu i naraz i wiecie, fajnym narzędziem jest kredyt, bo mogę sobie kupić. No to się zastanów 4 razy, bo jak się wypić, to się możesz nie podnieść. Myślę, że ta sytuacja bardzo mocno mnie ukształtowała do tego stopnia, że jestem dość ponoć dużym przedsiębiorcą, mam dużą spółkę, wartą jakieś tam kwoty. Nie fleksujmy się, nie? Ale to są naprawdę grube pieniądze. Nie mam ani jednego kredytu. Nie? Więc jakby tą całą działalność, którą zrobiłem na YouTubie, wszyscy myślą, że wiesz, a odjebałem, bo Ferrari, Hellcaty. Człowieku, to był 4., 5. rok robienia kanału, gdzie już zarabiałem miliony, bo dywersyfikowałem pieniądze. Jeden warsztat, drugi warsztat, spółka, ziemię, dlatego że powiedziałem, ja nigdy w życiu nie wywalę gleby. I nie chciałbym. I naprawdę nie życzę sobie. Raczej nie dałbym rady, nie co by musiało się stać, żebym gleby wywalił. Wojna i by musieli wszystko zabrać ewentualnie. To i tak się zabezpieczyłem w innych środkach, jakichś tam, wiesz, złotach, gotówkach i tak dalej. No nie dam się. Po prostu raz jak się wywalisz i dasz radę podnieść, to już będziesz czujny. Tak. Nie? No właśnie, to trochę nie jest jak ze związkiem, że 2 razy dasz radę wdepnąć tą samą kałużę, no bo to co innego. Ale jeżeli kiedyś będzie ci dane obudzić się, żyć normalnie tak, jak żyjesz. Standardowo, średnio, przeciętnie bym powiedział. Nawet nie byłem średniakiem, tylko przeciętniakiem. Bardzo tanie auta i pracę, tam wiesz, 2 etaty, żeby zarabiać. I się obudzisz kiedyś, wiesz, bez prądu, bez niczego, na środku działki, jak taki typowy bezdomny. A w pracy jeszcze masz tą pracę, bo tyle mi zostało. Będziesz musiał iść rano przed pracownikami, jeszcze godzinę wcześniej przyjść, żeby się umyć. To wtedy zrozumiesz, że już więcej, jeżeli dasz radę z tego wyjść, nie będziesz tak robił. To przynajmniej ja tak miałem. Choć lubię spać pod momentem, jak jest zimno. A wtedy masz piwór, a wtedy nie miałem. No ciężko. Także to teraz jest ta nieprzyjemna strona tego, ale gdyby nie ta nieprzyjemna sytuacja, no to być może by tego wszystkiego nie było, tak? Nie byłoby na pewno. No. Nie byłoby. To jakby najgłupsze pytanie, na jakie musisz odpowiadać, a zaraz nie najgłupsze, to jest co byś zmienił w swoim życiu, gdybyś mógł cofnąć czas, albo gdybyś mógł się cofnąć i sobie za młodu powiedzieć, nic totalnie bym nie zmienił, bo gdybym cokolwiek zmienił w swoim życiu wcześniej, nie byłoby mnie dzisiaj tu, gdzie jestem, co nie znaczy, że dzisiaj tu, gdzie jestem, jest lukrowe, dlatego że to się wiąże z poważnymi perturbacjami psychicznymi, syndrom Boga, czyli twórcy, jakieś tam zaburzenia, hejty, inne rzeczy, to jest naprawdę masa rzeczy, jakieś tam nadużywanie alkoholi, jakby te fazy, przez które człowiek przechodzi, próbuje się odnaleźć, natomiast jedna rzecz została we mnie zawsze ta sama. Cały czas, co by się nie działo, walczę o jedną rzecz, żeby być tym Michem, który był 10 lat temu, 15 lat temu, nie zapominać skąd wyszedłem, gdzie zacząłem. Bo wiesz co mnie najbardziej w naszej branży mówiła? Co? Jak ci wszyscy celebryci, niezależnie od YouTube'a, wchodzą i mają z góry innych ludzi za śmieci, bo oni są znani, bo oni są bogaci i tak dalej. To jest najgorsze. A przecież tak samo zdechniesz jak każdy inny i tak samo się urodziłeś. Ba, taką samą kupę robisz jak każdy inny. Jakby gloryfikowanie siebie względem pieniędzy, które się dzisiaj ma i sławy. I większość tych ludzi w ogóle żyje
na czasie, czyli wiesz, konsumpcjonizm jest równoznaczny z zarobkami. I potem taka gwiazda jak Ruszwil, która konsumowała tyle, co zarabiała, nagle nie ma nic, nie? Albo ma coś tam, ale nie pozwala mu to żyć za wiele, więc nie róbcie tego. I nie fajnie jest być kimś znanym. I nie brać kredytów, bo to niepotrzebne. Ja bo naprawdę, słuchajcie, dla mnie jeszcze tak kolokwialnie, przepraszam, że kogoś urażę, ale dobrym memem jest to, że ci, co kupują, znaczy ludzie, którzy dywersyfikują swoje pieniądze i tak dalej, kupują sobie, nie wiem, Samsungi, Huawei i tak dalej i w ogóle. A ci, co kupują iPhony, to ci, co się tak kredytują, nie? To tak, wiesz, była parodia. Znaczy, ja wiem, ale wiesz, taki jest mem, chodzi o to, że jest, wiesz, kiedyś iPhone był taki, wiesz, i to był mem bardziej, że są ludzie bogaci, którzy, wiesz, dywersyfikują, oszczędzają, inwestują, a ludzie biedni kupują iPhony. Nie? Jasne, tylko wiesz, o co chodzi? Można. Możesz kupić... Stary jest stary. W tym przekazie chodzi o jedną rzecz. Możesz kupić wszystko, tylko zastanów się, czy stać na to, nie? Czy warto wziąć kredyt na to, żeby mieć nowego iPhone'a, Samsunga, MacBooka czy jakieś inne gówno? Czy nie lepiej, wiesz, dywersyfikować, oszczędzać? Czy na pewno chcesz wziąć mieszkanie w Warszawie, w nowoczesnym osiedlu na 15 piętrze i płacić, wiesz, 16 tysięcy za metr? Czy nie lepiej kupić kawałek dalej za 10 tysięcy za metr, nie? I to jest to, co nas bardzo często gubi. I jedna taka decyzja, jak kredyt hipoteczny, to nie jest głupia decyzja. To jest 35 lat życia. Chryste, panie. Połowa życia. No. Więc tak, da się bez kredytu teraz, tak. No. Da się. To... Znaczy wiesz, osoba, która jest na etacie, nawet podwyżka się w tym roku, no domów nie pójdzie bez kredytu. Nie, ja rozumiem, tylko chodzi o to, żeby skalować. Czy musisz wziąć milion? Czy musisz wziąć milion, czy możesz wziąć pół miliona? O to chodzi. Że bardzo często w społeczeństwie moim i Dawida Rocznika jest jeszcze takie zastaw się, a pokaż się. Młodzi trochę inaczej myślą. Jest dalej? No, ale też te młodsze pokolenie z domu nie chce wychodzić, nie? Usamodzielniać się. A my chcieliśmy. Dobrze, słuchaj, bardzo miło, już wszystkie kratki zdążyliśmy wyziarać w międzyczasie. Ja ci dziękuję za wywiad, jako że jesteś prowadzącą tego kanału. Ja po prostu już ucinam ten wywiad, bo tu dużo fajnych pytań padło. Ja bym chciał, żeby taki content się tworzył. Ja bym chciał, żeby ten content już nie był spontanem, bo dzisiaj to był totalnie nieprzemyślany spontan. Nieprzemyślany, ale wiesz, wcześniej nie było przemyślany. Tak, nie? Ale kiedy będą inni goście, a życzę tego, może faktycznie masz taką fajną ekipę researchową, żeby pikantne pytania zadać. Siedzi tu ekipa, no. No, siedzi. Miałem pytania, do których długo znałem. No właśnie, to jest to, nie? No, ale wiesz, o każdym można coś znaleźć gdzieś fajnego do zapytania, a wy jako widzowie, ja myślę, że kredytem zaufania najwyższym, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, będzie standardowy kciuk w górę, bo to jest taki jednak zachęcający. Komentarz jest zawsze algorytmiczny. No i subskrypcja plus dzwon to jest to, żebyś nie przeminął tego i to powinno być okej, nie? Dziękuję ci, Michał, bardzo. Zapraszamy. Pozdrawiamy z Opola i zapraszamy oczywiście po tatuaż do Tomka, do Ani, do mnie, także Opole, ulica jaka? Dambonia 169, przepięknie. A jak ja będę kiedyś, a jestem co miesiąc, to ktoś będzie chciał, to mu też kreskę zrobić. Nie umiem, ale zrobię, będzie bolało. Także dajcie w komentarzu znać, czy chcecie, aby Michu... Tak? Dajcie znać, czy chcielibyście krechę, żeby wam Michu wytatuował. I to może być dla was, zrobimy konkurs na kreskę od Micha. O, znaczy kreska, to źle brzmi. Kreska od Micha. Nie, Michu nie takich rzeczy nigdy, nie, na szczęście, nie? Ale kreska tatuatorska, tak. Albo serduszko na przykład. Nie, no ja zaraz sam wezmę. Albo M4K komuś zrobisz. Zaraz wezmę od niego maszynkę i zobaczę, czy sam sobie dam radę, ale raczej dam sam. Dajcie znać, czy ciebie się tatuaż od Micha i może akurat wy byliście wytatuowani przez Micha. Nie ma problemu. Spontan. Lecimy.